Siemka, witam Was w 106 dniu drugiej misji. To jest saga Gildiarzem, górskie klany, Disciples świetne pudła i rozpoczynamy kolejny dzień przygód, albo bardziej wyścigu z kim? Jak oni się nazywali? No, z Imperium, no. Po prostu. Zastanawiam się, czy tego nie pojechać. Nie chcę mi się tak wracać do miasta w tej i nazad. Pytanie, czy tu jest. Jest równa 30. Przyspieszyłbym się, bo bym to porobił akurat. Wątpię, żeby mi zabił. Proszę bardzo. I rzucamy sztandarki, aby tym razem przeżyć. Plac. Widzenia. Teraz pytanie, czy uda mi się tamtym uciec? Zobaczymy. Fajnie by było, gdyby się jednak udało. O. Uciekaj. Oczywiście fokus jest na duże jednostki. 132, wspaniale. No i teraz musimy się raczej wyleczyć. To nie da rady raczej. No, ten to ma z wyśmienitą armię. To jest ten początkowy bohcio. Także brawa dla tego pana. Dobra, teraz się wyleczymy. Dobra, ty się tu cofniesz. Panie dziadek, ty masz strasznie mało punktów zdrowia. Weź sobie tutaj Zifaring i na wszelki wypadek dałbyś sobie to przyspieszenie. Tak, na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy tu coś nie przyjdzie. Jakby przyszedł Beliar, to byśmy zrobili coś takiego. O. Zróbmy taki układ sił. Tak jest. Tymczasowo. Teraz tak, tu jest odkryte, tu jest odkryte. Gdzie ty miałeś się udać? Nie tu? Nie, tu idzie ten złodziej. Ty miałeś chyba kraść z tego sklepu. Wydaje się sztandar dla kolegi magika. Dobra, ty masz wszystkie oddziały. Tu się kitraj. I ty dostałeś. A ty nie masz nic. Dlaczego ty nie masz nic? Ty masz? Też nie masz. To ma jakieś rzeczy. Dobra, ty tu idziesz. A ty masz, kolego, dobra. Dla towarzysza, dobra. Tutaj standardowo nic nie chcesz, dobra. Teraz tak, zdaje się, że wszędzie postawiłem sobie już obrony. Chciałoby się, możemy sobie jeszcze for fun stuknąć miśki, o. No. I to jest jedyna jednostka, która co prawda ma awans pisany, no ale na tym etapie powinien mieć maksa, prawda? Bo nie ma tutaj budynku dalej, na razie jeszcze dostępnego. To jest jedyna jednostka, która właśnie dostaje plusika, mimo że nie możemy wybudować budynku. No niedopracowanie kolejne. Ale to pewnie gdzieś tam już mówiłem. No i tego. Dobra. Fajnie by było sobie to podbić. Tylko pytanie, czy mi się to uda. Dajmy sobie Forest Walka może. Albo i nie. Robimy to. Proszę bardzo. Teraz trzeba jechać na te ruinki, tak? Jadzie. Dobrze. Aj! Nie wziąłem tego. Zbroi. Aj, teraz będziesz paraliżować złośliwcze. Nie wiem, trzecia tura. Czwarta, powiedzmy. Ech, będzie
trafiać. Jak na złość. 60%, tak? To co mówiłem tam gdzieś w komentarzach, że to jest wygar mistrzowska precyzja. Ja bym sobie nimi uciekł. Czy tym jednym. O, to jest bardzo fajny artefakt. Bardzo dobry, bardzo. Ale na razie to. Siedź sobie tutaj. Ile ty masz expa? 250 do zdobycia, a ty tym... A to... 220, no to dobra, to... Tą jedną walkę sobie podarujemy. W ogóle wypuszczę tutaj Rózgowicza, żeby to zajął. No i ten Rózgowicz w ogóle tu się będzie panoszyć, tak? Więc dobrze. Panie, kupże pan cegły. Nie chcesz pan cegły kupić, dobra. O, no, ale za to coś sprzedajesz, więc się nadajesz jeszcze jako mój przyjaciel. Nie wydawajcie złota, bardzo proszę. Może przyjmiesz coś takiego? A, nie da się tu strzałkami jak w dwójce. Dobra, no to przynajmniej ten. Bardzo proszę. Też nie, aż ty. Dobrze. Zapamiętam ci to. Nie ma tu chyba nikogo. Ty się kitraj. Ty tutaj. Coś zbadasz. W ogóle fajnie, że to jest miasto trzeciego poziomu. Miejmy nadzieję, że to już zostanie. Z tego miasta będzie się fajnie kraść czary, które tam jeszcze zostaną imperialistą. Gdzie by ciebie wysłać? No na coś tam... Tu będzie chyba ciężko. Angels, Angel, no... Może być ciężko. A z drugiej strony, gdybym się tu ustawił, nie? Zbuffował i tak dalej... Mógłbym spróbować na nich od razu. No... Tak, masz plan jakiś. Masz czwany plan. No, on pewnie dopadnie już tego trolla. Czy jest sens się tam przyspieszać? No, mógłbym mu gwiznąć tego expa, nie? No to, to jednak jest exp. Weź sobie tam leśną podróż. Bo to cię tam wcale nie dużo kosztuje, a... Możemy być przed nim. Czy tu masz coś na sprzedaż? Nic, dobrze. Dobrze. I teraz lecimy na trolla. A może ten na barbarzyńce jeszcze pójdzie? Dobra, to ja się usadowię może bardziej tak. Tylko właśnie. Weź się usadów tutaj. I odpowiednie, prawda, przedmioty. Co by znowu nie... Mhm. Święte pudła dalej w mocy, tak? 184. Bardzo ładnie się knął expem i teraz to z powrotem. Ty coś kupisz, czy ci oferowałem coś ten? Nie pamiętam już, skleroza. Oferowałem. Dobra. Idą pewnie na barbarów.
Tak jest. Spok. Dobra, ty masz z powrotem książeczki. To może byś się wybrał właśnie na te krakeny tam? Pokaż mi tutaj, nie ma nic. Dobra, to byś się tu wybrał, kolego. Sympatyczny. Ty. W ogóle legiony coś nie wypuszczali nikogo. To jest dziwne. Ale dobra. Maszeruj tutaj. O, ty masz artefakty dla niego. Teraz tak, ty sobie siedź. Ty musisz tu wejść do miasta. Ty, nie wiem, kogo byś mógł sprzątnąć. A może tego dziada? Przy okazji. Nie ma chyba sensu go leczyć jeszcze. Później się tu wrócę. Dobra. Dobra, idźmy swoim tempem i będziemy latać za tymi cebularzami. Nadal nie chcę kupić. Za minimalną kwotę. Czy ja wszystkie czary zbadałem? Chyba tak. Chyba tak. Dokładnie. Wyślijmy trochę złodziei z tego miasta. Żeby to ci złodzieje tutaj byli już w gotowości na akcję właściwą. Która będzie się wydarzać niebawem. Tu pielgrzymka znowu złodziei, żeby tu była, prawda? Myślę, że tyle to wystarczy. No 50% szans na ukradzenie będzie, tak? Wyższy poziom to było 40, 30, no to tak, tak, dobrze liczę, 50. Czyli tak nieco trudniej niż z wieży magicznej, no to znośnie. Jeszcze jeden. Tam jeszcze paru złodziei przyjdzie w ogóle to. Tak tylko, żeby rozruszać się. No bo co będzie do ukradzenia? Na pewno prawdziwe spojrzenie na ten moment, siła. Na pewno będzie do ukradzenia jeszcze większe leczenie, które chciałbym. Może święta siła, bo mają manę piekielną cały czas. To się jeszcze zobaczy. No i w sumie dobrze, że na tego krakena się nie wybierałem, bo widać, że oni tutaj cisną na nich ostro. Ale te legiony nikogo? Naprawdę? Czy taka bieda, czy coś? To jest dziwne. Czy nie mają sojuszu ani nic? No co, nagle budują coś dla szatana? Tak. Nie wiem. O co chodzi? Przecież nikogo nie wypuścili już chyba dobre 4 tury, no. To jest dziwne. Dobra, no czekamy. Ty dostarczasz. Ty się tu ładujesz. Ty też. Ładuj się tu. Okej. Dobra, na razie zbierajmy tą manę. Jest, wreszcie, ale kurde, znowu ten. O, ten mi pomaga osłabić, ale już nie zabijaj mi tych kuszników, no wystarczy. Zamiast się koncentrować na jednym celu, to ciekawe jak go tam pokiereszowali, bo to wcale nie był łatwy mobek. A nawet bez uzdrawiaczy. Nawet sobie poradzili, powiem szczerze. Tam były przecież dwa krakeny. O, jest, żyją, dobra. Nie będę stratny. Już tak bardzo. Teraz tak, jakby cię tu podejść w ten sposób i ty wejdziesz teraz blondem. Wtedy ci zmienię, o właśnie, na takie rzeczy. Pytanie jak cię ustawić, dobra. Ciachaj dziada.
90, no ty zadajesz za mało. 65, no to... Dobra. Simply as that. Dobra. I teraz co? I teraz znowu zakładamy książeczki. Obie. I myślę sobie, że jeszcze tu może będzie jakiś mobek. Czy już nie ma kompletnie? Ile tam trzeba złota? Mamy złoto, dobra. Czy jest to jeszcze jakiś mobek, czy raczej moim obozem treningowym będą... Aha! Jeszcze tu są ruiny, dobra. To ruinki, bierzemy sobie cel. Ewentualnie oni jeszcze. Dobra, no to leć w tę stronę bardziej. Zobaczymy. Tak? Tak jest. To jest tak. Ty czekaj. Ty tutaj kradniesz. Ty tutaj badasz nowe światy. I ty, kolego, będziesz mi tu bardzo potrzebny, żeby sobie poekspić parę jednostek. Okej. Teraz bierzesz sobie to. Teraz tak, ty weźmiesz sobie od ziomka. Tak. Zamiast jednego barba weź sobie coś takiego, żebyś sobie tam poekspił. No i dobra jest. I sobie będziesz pięknie tutaj ekspić. I ciepra. Tak? Możemy mu tam przydziechę walnąć jakąś, nie wiem, z menta minoris może. Tak na wszelki wypadek. I może jeszcze terror. Standardowo. Raz. Czyli tak to się ma. Dobra, ale on może podciągnąć obrażenia w sumie. Czyli ciebie. 45. Aha, ciebie atakuje. No to masz. No ale trafiamy. Nie, święte pudło. Bardzo proszę. Zabity. I fajnie. 47. No i spoko. Teraz tak. Ty. Chodź tu. Może artefakciory. Ty tutaj na stanowisko, wiadomo. Ruszaj. Czego chcesz? Tak, czego tam? I teraz przyspieszymy Rózgowicza. Który to Rózgowicz wyjdzie stąd? Stąd, serio? Czy stąd będzie lepiej? Myślę, że stąd weźmiemy to. Dwójkę taką, o. Niech idzie w świat. No oczywiście. Wiem, że się zgadzasz. Ty go przyspieszysz, żeby se tam poradził lepiej. Potem go przyspieszymy jeszcze bardziej. Imperialisto, bardzo proszę. Ten ostatni, no już wstyd, żebyś nie kupił, no. Dobra, Beliar. Teraz tak. O, tu mógłbym się uleczyć w ogóle w mieście. Ale w sumie nie. Idźmy od razu. Teraz tak, ty siedziałeś w tym. Czekaj sobie. Ty miałeś kraść. Ty. Chodź tutaj. Ty. Powolutku, powolutku, a w ogóle tak. Zmień sobie z tym. Od
oddziałki, bo pewne oddziały możesz sobie pozmieniać, czyli tak, góral, bo dostał obrażenia, no i ten, czyli tak naprawdę będziesz zdrowy całkiem. No i o to chodzi, i o to chodzi, dobra. Ciach. Ciach. Ciach, dobra. O, chyba nawet ten złodziej by nie musiał tam iść. Zobaczymy. Ciach, chodź tutaj. Jest tu pielgrzymka piękna. Widać, że wszystkie rasy mogą być tak uduchowione. Pielgrzymować złodziejami. Wystarczy tylko mistrz gildii. I pokusa jest silna, jak to mówi Sir Eukaliptus. Teraz tak, ty będziesz się przedzierać przez las, więc damy ci Forest Walka niniejszym i spróbujesz mi dotrzeć tutaj. Dobre? Teraz tak, czy jest sens cię jeszcze przyspieszać? No niby jest. Niby jest. Dobra, to chodź tu. Zobaczymy, czy przeżyjesz w ogóle. Panie, weź pan. Nie chcę. To tura. Belial. Enta potens, no. Ciekawie. Spoko. Ładuj się tu. Czekaj. Ty ruszaj. Ty przejdź przez miasto i nie wiem, wybierz się gdzieś tu. Ty podejdź, no. Ty podejdź tu. Spróbuj tu odkryć. Nie dasz rady. Nie dasz rady. Dobra, to tamten złodziej to odkryje. Ciach. Czy ta rozgowiczka może tu zostać? Tak, może. Będzie ciężkim przeciwnikiem, no ale ją przyblokuje. W ogóle co ciekawe, bot w tej jakby rozgrywce nie zbudował chyba gildii magów w ogóle. Nie słyszałem, żeby tam... Ani nie chce złodziei puszczać ze stolicy na przykład na wrogą stolicę, ani też nie widziałem w ogóle złodzieja, także no. Ciekawe, ciekawe. Dobra, Forest Walka. Dejmie to. I sadaj tu rózgę. Proszę bardzo. Jest. Dobra. Ty zostałeś sam na placu boju. Jeszcze raz, ostatni raz. Nie, tak. Dobra. Jeszcze menta potem. Dobra. Kupuję to. Stolicy, tak. I teraz tak, no fajnie by było, mówię, zrobić coś takiego, że wbijam w te ruiny na pełnych buffach i ruszam na nich, ale znowu coś mi się wydaje, że po nich w ogóle bym miał awans, nie? Bo to ile brakuje? 165, tak? 166. No to może by to coś tam było. To bym musiał się buffować tak ten. No. Jest to jakaś myśl. Dobra, to idziemy na razie do miasta. Ewentualnie się tu przygotuję. W ogóle jeszcze te giganty można pokonać. Się tu wybrać, dobra. Jest tak, ty tutaj. I teraz tak, wyrzucasz koledze tak. To, to i to do sprzedania. I kierujesz się w tą stronę, tak?
Co? Yes. Tak, ser. What? Dobra. By the news. Kupisz ty co, czy nie kupisz ty co? Nic nie chcesz, dobra. Weź tu zakryj i tutaj też. Dzięki temu będziemy mieli. Aha. To było proste. Pytanie, czy lepiej się zabić? Nie, nie trzeba. Diabnę jego. Dobra. Tak, myślałem, że już tam się szykujecie. Walnij jeszcze. O, właśnie. Dzięki. Jeszcze raz. Tak jest. Już wiem, znam wasze cele tutaj na tej mapie. I szczerze to muszę to nawet teraz już porobić. Więc dajmy mu. Tak, tylko że tamten też będzie potrzebować teraz leśnej podróży. Niedobrze, niedobrze. No i co jest gorsze? Mogę też tamtego sparaliżować. Chyba tak zrobię. Wydaje się, że ty miałeś laskę paraliżu, nie? No właśnie, jest negrak. Do widzenia. I czekaj, rozkazy. Ty... Spróbuj gwiznąć ten sztandar w końcu. Aha, tu nie ma sztandaru. Ale gwiznąłeś co innego. To mi się coś pomerdało w takim razie. Nie, tu był sztandar, zdaje się. Ten siły, dobra. To gwiznij go, no. Jesteś. Na brodę Wotana, tak. Ty byś sobie w sumie mógł wziąć seafaring, bo tamten ma. To sobie podpłyniesz. Dobra, ale zanim, to teraz tak, ty udałbyś się w tę stronę. Okej, i teraz tak. Ty potrzebujesz właśnie chodzenia po lesie, na pewno. Leczonka. Dobrze, i teraz uderzasz. No, to będzie na pewno to drugie przyspieszenie potrzebne. I próbujmy się. Tylko, że tak, żebyś ty tu... Dobrze wypadł, to właśnie sztandar, czego zwyczaj. Dobrze, i teraz tak. 65. Jest szansa, żeby uderzył tamten. O, właśnie. Fantastycznie. Teraz ciebie nie zabiję, to tutaj. Awans, jest, świetnie. Idealnie. Ojej, nie wiem, 5 czy 4 punkty doświadczenia jedynie za dużo, więc pięknie wycyrklowane, dosłownie co do punktu. No i on nie awansuje, no musiałby to pokonać, tak? Przy czym ja to muszę obtoczyć jeszcze złodziejami, no i jeszcze tu są w ogóle. To jest też takie ciekawe. Ale dobra, jeszcze niech odsłabią, może. I sobie wtedy na nich pójdę. No, to tak zostawili samopas. Dobrze, ty możesz przyspieszyć tego kolegę, więc może byśmy to zrobili. Time travel. Dobrze, dobrze. Teraz generalnie przydałby się jeszcze jeden rózgowicz. Aha. Który to rózgowicz zasadzi mi rózgę?
w jakimś miejscu. Nie no, myślę, że teraz Rózgowicz, jeżeli by się przydał, no to przydałby się już na jako zabezpieczanie terenów Imperium. I będzie pierwsza potrzebna mana życia. Tak po prostu rzucę się na nią jak rekcie na szynkę, bo no bo jest jej mało po prostu. No, także chyba tak zrobię. Złota na razie mamy. Jakiś tam Woterim, proszę bardzo. Cyk. Idziesz, idziesz, idziesz. Nie wiem. Chodź tutaj. I tak. Ajajajajaj. Dobrze. No, oni też idą na tego bochcia. Bardzo ładnie. Szkoda, że nie zaatakowaliście tamtego barbarzyńcy, byście mi go fajnie osłabili. Ale po co? Dobra, czekaj. Ty czekaj jeszcze. Ty kradnij dalej. Dobrze ci idzie. Masz. Pochwaliłem, no i masz. Masz, babo, placek. Dobra, wejdź tu. Żeś sporo dostał, kolego. Mogę ci niby wyleczyć, nie? Zaraz, zaraz. On jest komesem, tak? Nie dostał żadnych obrażeń, więc możemy mu wciulić tak z 60, no 75, tak? On nic nie dostał. Wspaniale tutaj dostaniesz. Ciry. Teraz jedynie potrzebowałbym przynajmniej jedno leczonko. Ale dam drugie, bo to jest Disciples Święte Pudła, oczywiście. Teraz tak, ty go nie dopadniesz. Na nic w świecie. Ale weź sobie Forest Walka. Weź sobie to. Tak, żeby sobie świat pobadać. Dobra, i wzmocnimy. Kogo o połowę wzmocnić? 80 ty uderzasz. Spróbuję ciebie. Okej, okay, czyli zaatakowałeś. Ciebie. Dobry wybór. Wspaniały wybór. No i w sumie niewielkie obrażenia mi tam zadali, więc przeżyję to. I teraz się zastanawiam, przyspieszyć cię czy się nie przyspieszyć. Może cię przyspieszę jednak. Póki masz te punkty ruchu, to korzystaj. Ty. Ruszaj tyłek tutaj. Teraz tak, ty nie bardzo będziesz miał jak. Masz zbrojki, no fajnie. Nie będziesz miał za bardzo jak tutaj przeszaleć. No bo co, terror? Co to jest? No, to są takie. Takie czary. No terror jedynie. Dobra. Tak, oni mają tyle. Ja mam zbroję niby. Spróbujmy to zrobić. Teraz tak, ty masz 120, 240. No, jak podciągniecie ładnie, to właśnie jest szansa uniknąć obrażeń. No właśnie, no i ty już jesteś wąchający kwiatki od spodu, ale to się fajnie zgrało. I nawet żeście trafili. Dobrze, no to teraz można by się pokusić, ustawić do 5 złodziei i w ogóle pójść na to miasto. No,
Tylko pytanie takie, bo ja nie mam ochrony przed umysłem jeszcze. No. Nie wiem, czy on ma to. To. Święta siła. No nie ma tego zwoju, bo ja chyba w ogóle go sprzedałem. Mogę też równie dobrze zabić tą wiedźmę, nie? I tak w sumie w takim składzie można było to porobić, no bo giganci nic mi nie zrobią. Ja zabiję wiedźmę. Tylko tak, jak zabiję barbarzyńcę, a musiałbym to zrobić raczej, no to wtedy... No nie. Nie. Dobra. To zostawimy to. Jednak to zostawię, no bo trochę ciężko to będzie. Gdzie oni tam idą? Do sklepu? Aha, wiem gdzie się rzucają. Przecież skrzyneczka została i mi się zapaliły złotówy w oczach. No tak. No to idziemy tylko na tę ruinkę. Tę ruinkę. Jeszcze weźmiemy sobie w ten sposób. No i ty jesteś jedynym ekspiącym na tym padole. To wydaje mi się, że po prostu... No jakoś tam będziemy próbować coś się przebić, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Bo po prostu... Tak nie będzie. Teraz tak, ty weź sobie leśną, morską podróż. Okej. Bez używania many życia może spróbujemy wrócić. Jeszcze, o, sklepik zahaczysz. Tak. Ty się tam wybierz. Ty się tu wybierz. Dobrze. Nic nie chce imperialista kupić, ale miasto to se zaraz pewnie ulepszy, znając życie. Dobra, czy ty dopadniesz tą skrzynkę? Chyba jeszcze nie. Dobrze, ale teraz już dopadniesz, więc trzeba ją podjąć jakimś tam... ...śmietniczkiem. Dobra, ty się tu leczysz, dostajesz to. A w ogóle byś zostawił tych gigantów i może byś coś przekazał, jakieś artefakty tam niżej, dalej coś tam. Czemu by nie? Chociaż bądź tu na miejscu. No w sumie mógłby. Nie potrzebowałbym marnować tyle punktów ruchu. Dobra. Sprzedajesz mi to i wracasz się do miasta. What do you want? I of course. Dobra, to rzucimy sobie roczka. Po prostu mnie podjął, o właśnie. Ile ty tego masz? Dwie mikstury. Tu masz jeszcze trochę. Nie wiem.
Oni to będą leczyć po ile? Po 120 punktów zdrowia, tak? Czyli... Tak naprawdę... Dwie tury. No, na ogół. No niby mógłbym się wybrać tam. Jeszcze mogę jakąś tam rózgę zdobyć, to wtedy mogę ich o zostawić. Na razie zostawmy sobie złoto w ogóle. Po prostu sobie posiedźmy. Bo mam lepszy pomysł. Zostawimy ich. A on sobie pójdzie, pożegluje. Teraz weźmy tak. Po prostu mieć te artefakciory jeden przy drugim, wiecie. O! Tak będzie ładniej wyglądać. W sumie nie będę marnować czasu na przewijanie. Cyk, cyk. No, tu zostawiłem sobie panów. Masz książeczkę morskich podróży. Cyk. I rok mi tu zmierza. Nie chcę. Sprzedajże siłę jeszcze. Jeszcze masz dwa czary przynajmniej do sprzedania. No. O właśnie, jeszcze tom powietrza tu jest. Dobrze, ty sobie siedzisz. Pięknie, pięknie, jak spisz. Dobra, czekaj sobie. Ale się zamieńcie miejscami. Ty sobie tutaj chodzisz. Wsadzisz rózgę. Czy ja ci oferowałem czar? Chyba nie. Czy tam nawet nie chcesz? I znowu rok. Bo tam raczej przejmą? A niekoniecznie. Niech tu jeszcze podejdą cwaniaczki. No. W dobrym momencie ich poprzestawiałem. Teraz tak. On sobie górala może nawalać, ile wlezie. Wzmocniłbym ciebie. Dzięki temu będziesz mieć 120. Zabiję. Wspaniale. Teraz tak. Wzmocniłbym ciebie. Siekniesz 90, a ty 80. Dobra. Oczywiście mis musi być. Zbuduj jego. Święte pudła na pełnej krasie widzę. Ale ciekawe, że gargulec tym razem wyszedł. Dobra. Dostali w ciry, to jest najważniejsze dla mnie. No już prawie tam skrzyneczkę podjęli. Podejdź sobie bardziej tak, żeby tam... O, nie udało się, proszę. Się nie udało się, ale tam... Już jest pogotowiu Hodur. Także nikt mi tego nie przejmie. Ty... Nie wiem... Możesz coś tam wymienić mu w sumie. To też tak zrób. No weź sobie tam powymieniaj ci się znaczkami. Teraz tak, ty.
i jeszcze jednego roka, no bo akurat tamto by przejęli. Proszę bardzo, fantastycznie tutaj. Roczek się sprawdził. No i ty sobie tu kontynuujesz podróż. Panie, weź pan coś kup. Szty. A nic sprzedaje. Dobrze, żeby tylko nie ten. Nie rozwinął miasta, reszta niech się dzieje. Nawet najgorsze oddziały możesz sobie ulepszać. I to lotto. No, już zresztą ma wszystkie budynki chyba. Już chyba ma. Weź sobie tak, zamień sobie tego, zamień sobie tego. No, jeszcze może dwie walki będzie alchemik. Pierwszy. Będzie spoko. Na brodę Wotana, tak. Dobrze. Dobrze, wszystko idzie. Weź se to. Masz baner siły, dobra. I teraz wracamy się tu. No to temu dziadkowi właśnie podarujemy ten baner siły. Później. Tam już się giganci uzdrowili. Fantastycznie. Czego zwyczaj. Nie chcę żywym przepuścić. Mana się coś tam odłożyła, dobrze. Macin, czyli na te ruinki byście najprawdopodobniej nie poszli. Zaraz będzie im się złoto kotłować, a w ogóle ja bym ze swoim złotem też coś zrobił, bo znowu aż tyle nie chcę sobie zostawiać. Mianowicie troszeczkę złodziejaszków wykręcił. Niech idą w świat, prawda? Ku chwale Wotana. Może jeszcze jeden. What do you want? Nic nie chcesz. O, jest gildia. Puszczona miasto, tak. Wreszcie buduję sobie gildię. Twojego złego lepiej w tę stronę. Teraz tak, bierzemy gigantów. Ubieramy ten sztandar. Macie 30 zbroi. Bardzo proszę mnie tu się spisać. Teraz ty czekasz. Ty się bronisz, ty. Grasujesz tam. Dobra, idziecie tu. Co ty możesz mu rzucić? Celerity, no to nie jest źle. Czy Celerity mi coś da? Oczywiście. Ale jakże? I to jak? Dobrze. Teraz tak. Holy Strength ja bym sobie zestawił. Zresztą tylko raz mogę mu to rzucić. No i ty jedynie mógłbyś się tu wzmacniać, tak. Takim celery... A, ty już w ogóle to masz, dobra. Czy to się nie przyda? No, jak najbardziej się przyda to. Siła Widara jak najbardziej. Teraz tak, Roka możemy wezwać, nie zaszkodzi.
Ale ja bym go przyspieszył tym drugim źródłem. Chociaż nie, lepiej chyba Walkirię, bo tam on jak zostanie. Zaraz, a ty ile masz inicjatywy w ogóle? 55, no właśnie, czyli muszę cię przyspieszyć jeszcze tym. Tam jak rok padnie, no to się znowu nie stanie. No, to jakby przewidzenia, że któryś się wyrwie przed szereg. Dobra. Jakoś to miałem wkalkulowane. Tu nie ma żadnych buffów. Tu jest takie coś bardzo ważne. Walkiria. I chyba koniec, tak? Walkiria. Walkirii damy szybkość, bo ona ma słabiej w życiu. No i ona ma teraz 60, więc ich wyprzedza. To była szybka piłka. Krótka piłka, nie szybka. 40 zbroi. No czy wy dacie radę? Czy wy to przetrzymacie? No. Coś mi się wydaje, że tu będzie zaskoczenie. Taki moment, aha. Złodziejaszek. Macie na pewno sztandary, macie, dobra. No to huziana i huziana. Teraz tak, nikogo nie zabijemy, ale możemy spróbować zabić jego. 133. Ja byłbym w stanie cię załatwić. No chyba tak. Okej, okay. Zabij. Świetnie. Idealnie. 203. Super, 500 zł, dobra. Tego artefaktu akurat nie potrzeba, mi to będzie można sprzedać. No i fajno. A oni nadal nie chcą kupić. O, super. Super, że się tak wbijacie we mnie jak w klin. O, nie chcę chwalić, ale chyba żeście się poprawili, koledzy. No, dla ciebie. No, ja musiał. 24, jeszcze jedna walka. Dobra. Teraz sobie ubierasz takie coś. I nie ma sensu atakowanie tego miasta, no bo co? Zabiję wiedźmę, zabiję barbarzyńcę. To mi nadal nie da levelu. Dobra, zostawmy to na razie tak. Po prostu będziemy tępić imperialistów i jakoś to będzie. O! Stranger, dobra, Stranger Ranger. Czyli idziemy tutaj generalnie. Możemy też przejść sobie tutaj. Masz ten standard, tak? Masz standard siły, dobra, no to zrobimy tak. Zresztą się będziemy zastanawiać 5 lat i tu oszoruj od razu. Steel. What do you want? I?
Myślę, że tyle złodziei wystarczy. Ja też potrzebuję trochę gotówki mieć przygotowanej na jakieś akcje niespodziewane imperialistów. Oni się tam leczą, tak? Tak jest. Tak, i teraz już mamy cztery mikstury. Zatem to będzie wystarczający maks, no bo dwóch gigantów ten w zupełności tyle wystarczy. To tak naprawdę ty możesz jeszcze stąd ulatniać. Nie wiem, czy tu coś było ciekawego. Sprawdźmy sobie rokiem. Albo złodzieje, myślę, nie to są dzieje. Coś tam przylepi mu się do rączki, to sprzeda, nie? Wiecie, rozumiecie. O, proszę bardzo, już masz nowy cel w życiu. Czyli, kolego, idziesz tu. Musisz ukraść wszystkie mikstury. Ajajaj, źle, 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 źle. Tak, aj. 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 Tak, ty miałeś iść na tego kupca. Dobra, świetnie. Kupi coś, pan? Rozumiem. Może później. O, to nowy bohater? Nawet nie wiem. By the new what? What do you want? What do you want? I what do you want? Myśmy ich tak przesuwajmy inteligentnie. I ciach. What do you want? Żeby niepotrzebnie nie przebijać. Dobra. I ciach. Ty pewnie nie masz złota, tak? Oczywiście. Po co złoto? No, mam nadzieję, że już teraz złapię, bo tam jest teraz 40% szans na wykradzenie, więc to jest troszeczkę za mało. Więc ja muszę teraz zwiększyć nakład niestety złodziei. Kosztem tego właśnie. Dobra, czy ty masz jakieś jednostki do przekazania? Nie. Tylko artefakciory jakieś tam. Wyrzuć ten sztandar. Różdżkę. A to sobie sprzedasz sam. Dobra. Weź sobie Forest Walka. Jednak nie Forest Walk. Tylko Seafaring, tak? Aha. Zarąbiliście. Weź sobie to. Masz różdżkę ochrony. Fantastycznie. Dobrze. Ty się tu czaisz. Ty się tu zaczajasz. I co? I trzeba będzie tutaj poprzesuwać troszeczkę kolegów. I żeby zrobili miejsce. Dobra. What do you want? Your request? I teraz ty się udasz, kolego. W ogóle ty masz jakieś mikstury skory? Nie. Jesteś skory? Chodź tu. What do you want? What do you want? What do you want? I. What do you want?
Teraz tak, wypuszczamy tutaj znowu pielgrzymkę. Mówię, zaczajcie w pełni na to miasto i wydobyć z niego wszystkie czary. Pielgrzymka będzie piękna. No, padł. Dobra. Na razie będzie tyle w tym odcinku. Szykujemy się już na Imperium. Coś tam sprzedali czarów, ale bez szaleństw. Legiony pod butem. Drugi bohater zaraz będzie mieć kolejny poziom. No i tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Do następnego odcinka i cześć.